Rozmowa polskiego radia 24. Ale czy nimi, z nimi trafia? Oto jest pytanie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani poseł. Elżbieta Dzielińska, KUKI z 15. Dzień dobry. Jak KUKI 15 komentuje to, co działo się podczas minionego weekendu? A trochę się zadziało. <słyszy> trochę się działo. Yy, I z jednej i z drugiej strony, można powiedzieć, sceny politycznej, i... zabrakło i no jak zwykle, KUKI z 15. No wie pan, my nie mamy pieniędzy i subwencji, żeby robić wielkie konwencje. A co, no, Zresztą... Też nie ma. No, ona się podpina, radę. tak? Dali radę z platformą, której puknęła połknęła I, i teraz są przetrawiani. Natomiast jeżeli chodzi o tę scenę opozycyjną, to bym powiedziała, że mamy Polsko-Zjednoczoną Koalicję Europejską. Generalnie już... Wszyscy chyba się tam znaleźli, no oczywiście oprócz nas. I, I tam nie widzę większych wartości, z którymi oni idą do wyborów. Zresztą oni mówią wprost, że to chodzi o zdobycie jak największej liczby mandatów, żeby, żeby tych mandatów nie oddać. To pisowi. tak szczerych polityków to jeszcze nigdy w życiu nie mieliśmy. Mówią Dlaczego? po prostu to, co im na sercu i na wątrobie leży. Mówią to, czego chcą. Po prostu chcą tak, jak największej liczby mandatów. Ale, ale to, ale jest jeden to mały nie jest problem. Propozycja dla wyborców. Pani poseł, tak? ale problem tkwi zupełnie w czymś innym, a mianowicie w tym, że to nie PIS rządzi w Parlamencie Europejskim, tylko Platforma Wespół z PSL-em. Dokładnie stąd ta retoryka, którą teraz ta koalicja europejska, z, z którą idzie do wyborów, dla mnie jest trochę dziwna, bo są oni tam od sasa do lasa tak naprawdę. Później nie wiadomo do jakiej, do jakiej grupy tych, tych partii europejskich trafią. Te grupy mają sprzeczne interesy i. Dziwię się, że, że właśnie tak, a nie inaczej to wygląda. Wydaje mi się, że po prostu SLD. Yy, obawia się Biedronia. Natomiast dziwię się szczerze PSL-owi. No właśnie bo, co z tym PSL-em że yy, takiego stało. Bo wydaje mi się, że nie zwiększy to im ilość mandatów, tak, yy, liczby mandatów, yy, te mandaty samodzielnie pewnie by zdobyli, natomiast na jesieni będą mieli problem, bo oni już yy, już zostaną wchłonięci przez Grzegorza Schety, No i trochę się dziwię, że, że w tym kierunku yy, idą. Yy, natomiast yy, no, Nowoczesne Nowoczesnej praktycznie już nie ma, i to jest kwestia zachowania twarzy przez Wzięła Widziała pani wczorajsze spotkanie, niektórych. wczorajszą konferencję prasową? Niemalże skoro świt, niedzielny poranek, a tu liderzy ugrupowań, które wyszły w skład koalicji, spotykają się, podpisują pakt, jednocześnie mają konferencję prasową, no któreś stoją ramię w ramię, ale jakoś dziwnie uśmiechów nie widać. No. Nie, nie było uśmiechów i ja się, ja się im nie dziwię. No. Nie wiem, czy czas na pora. Myślę, że szczery uśmiech może mieć Grzegorz Schetyna. Praktycznie, kogo tam miał zatopić, to, to już sobie zatapia i, i ma wolną drogę. Co spowodowało, że PSR podjęło taką decyzję? Myślę, że mogło być kilka, kilka powodów. Jeden powód to być może PSL ma jakieś swoje wewnętrzne sondaże, które mówią o tym, że jednak to poparcie trochę im spadło i boją się, że oscyluje wokół progu i że może spaść poniżej progu do, do wiosny. Druga kwestia jest taka, że w tych różnych układankach czasami niektórzy działacze prób do takich, a nie innych Związanie, ponieważ widzę w tym osobistą korzyść być może po prostu poszczególne osoby już myślą o konkretnych miejscach na liście Zjednoczonej Koalicji Europejskiej natomiast no, ja się głęboko dziwię tak bo bo po tym co się stało z nowoczesną to to tutaj ja bym nie miała żadnych wątpliwości jakie są to intencje Grzegorza Skutyny. mamiona nowoczesna. Doprowadziła do sytuacji takiej, a właściwie to platforma, mamiąc nowoczesną, doprowadziła do sytuacji takiej, że ośmioro posłów z nowoczesnej czmychnęło. Do czegoś, co się nazywało, nazywało tak, ale Koalicja nawet, Obywatelska. Ale nawet już wcześniej przy wyborach samorządowych to Nowoczesna przyjmowała e, taką retorykę, że no w ten sposób mamy tylu i tylu radnych, e, no to już nie, oni to nie byli ich radni, tak naprawdę. Może oni gdzieś tam powysuwali, ale, ale to już naprawdę nie byli e, ich radni. To są ludzie, którzy mają perspektywę pięcioletnią, tak, mają perspektywę kolejnych wyborów samorządowych. z pewnością z nich będzie już chciała być bezpartyjnymi, będzie chciał się wiązać jakoś bardziej z samorządem, a ta bezpartyjność jest lepiej widziana. I to, to naprawdę było takie zaklinanie rzeczywistości. Bezpartyjny fachowiec z Koalicji Europejskiej. A takich, takich mamy bardzo wielu, bezpartyjnych fachowców. W koalicji którzy... europejskiej. W koalicji europejskiej pewnie też, ale mamy wiele takich osób, które gdzieś tam ścieżkę polityczną przeszły, a później są nagle bezpartyjne, z nikim niezwiązane i z czystokartą. Pani posłuch, mówi o sondażach wewnętrznych, natomiast te zewnętrzne dawały PSL-owi rzeczywiście jakiś taki bonus. Być może za to, jak się Kosiniak-Kamysz ostatnimi czasy zachowywał, że chciał jednoczyć, że był taką osobą, która chodząca dobroć. I Zresztą bardzo duże zaufanie społeczne akurat ma, ma Władysław Kosiniak-Kamysz i ja tym bardziej się dziwię, bo. Społeczeństwo bardziej bo... jako lidera takiej koalicji widzi Kosiniaka kamysza niż a nie że bo społeczeństwo jest zmęczone tą walką popisu I, i my tu też jako z 15 staramy się zawsze tak zdroworozsądkowo po prostu działać, bo, bo naprawdę ta wojna nikomu oprócz tych dwóch. Tym dwóch wielkim partiom nie, nie służy. Na pewno nie służy obywatelom, bo, bo oni są takim zakładnikiem w, w tej walce. W ogóle jesteśmy w tym momencie takim zakładnikiem tego byłego obozu postsolidarnościowego, który się pokłócił sam ze sobą i, i teraz stworzył te dwie duże partie i, i dzieli sobie Polskę pomiędzy te partie i nam się to nie podoba. To omówiliśmy to, co się wydarzyło za sprawą koalicji europejskiej, a właściwie za posunięciem kilku ugrupowań, które do niedawna były samoistne, samowystarczalne, a od ostatniego weekendu są już konglomeratem. Rozumiem, chyba tak. Prawda? No, chyba tak. Ja, ja mówię, że to, że to jest taka właśnie Polska zjednoczona, e, koalicja europejska pod przewodnictwem Grzegorza Schetynę, e, no i te partie niestety już e, te pomniejsze potraciły swoje wiarygodności. I mamy zjednoczoną prawicę, która zaskoczyła chyba platformę obywatelską wespół z koalicjantami, prezentując swój program wyborczy. Ja mam wiele zastrzeżeń do tego programu. Zresztą do, do tej polityki prawa i sprawiedliwości zawsze miałam. Bardzo ciekawi mnie i chciałabym już usłyszeć więcej szczegółów odnośnie obniżenia kosztów pracy. To rzeczywiście jest postulat, który jest zachęcający, bo my o tych kosztach pracy mówimy. Pani poseł Elżbieta Żylińska od lipca, beneficjentka programu 500. Plus. 500, plus, tak. To, ale ja zawsze uwierzę, jak zobaczę po prostu takie obietnice wyborcze. Nie Wierzę, jak już będzie wprowadzone, to, to wtedy wierzę, więc czy będę, będzie, to zobaczymy. Jeszcze nie będzie, człowiek, tak, człowiek małej będzie, Tak, wiary. Tak, wiary, jeżeli wiary, o obietnice wyborcze. No, rzeczywiście jestem człowiekiem małym. Obniżenie kosztów pracy, trzynasta emerytura dla emerytów. Dla emerytów. Bardziej mi się podobał, szczerze mówiąc, pomysł PSL-u, żeby odpodatkować emerytów. Uważam też, że to by było sprawiedliwsze, że, że te osoby już nieopodatkowaną emeryturę powinny pobierać. Natomiast... Nie rozumiem, wszyscy za hałom byli u becy, jest tym, którym za bardzo tych świadczeń nie obcięto, to też mieliby takie prawo do pobierania emerytury? Bez podatku, podatku. to no? znaczy Genialne posunięcie. jeżeli wszystkim to wszystkim, to tak, to ja się z tym zgadzam. Dlatego jeżeli mamy obniżać PIT, to, to go obniżmy dla wszystkich, a nie tylko dla osób do 26 roku życia. Bo, bo te osoby w gruncie rzeczy. To znaczy, to też jest taki sposób prawa i sprawiedliwości. Oni wybierają jakiś taki postulat, a później dostosowują go tak, żeby to mimo wszystko jak najmniejszą grupę objęło. Bo to, to tak samo jest z tymi, z tymi matkami, które wychowały więcej Pani niż poseł, czwórkę ale dzieci, tutaj a matki, które pracowały, tak jak na przykład moja mama, która miała pięcioro dzieci i która te lata pracy wypracowała, nie będzie miała z, z, z racji tego żadnego bonusa, przynajmniej... E, e, kilka lat, żeby jej do, do tej emerytury dodać. Moim zdaniem to by było sprawiedliwe, tak? Ale, ale w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość nie robi. Tak samo jak obniżenie CIT-u, to taką grupę sobie Prawo i Sprawiedliwość wybrało, żeby dotknęło to jak najmniejszą grupę przedsiębiorców. I tak samo było z kwotą wolną od podatku. Chwalał się tym, że nie, no przecież podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku, ale tak naprawdę to dotyka bardzo małej grupy osób, która zarabia mniej niż minimalna krajowa. Pani poseł, mówimy teraz o tak zwanej klasie Średni, która dzięki obniżkom kosztów pracy, jak również samego pitu, ma wzrastać. Ta grupa ma wzrastać, Klasa tak? Klasa średnia. No ja nie zauważyłam, żebyśmy jakoś mieli szczególnie rozbudowaną klasę średnią przez no ostatnie trzy lata. Te zamierzenia Mateusza Morawieckiego i konkretny cel, czy też sprofilowanie, że to właśnie do tych ludzi ta propozycja jest skierowana. Ale nie znamy jeszcze szczegółów. To jest rzucone hasło i ja mówię, że to hasło obniżenie kosztów pracy to dla mnie jest największe, najlepsze hasło z tej piątki Morawieckiego, ale nie znamy szczegółów, bo tak jak mówię, że były hasła typu podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a w szczegółach okazało się, że to dotyczy bardzo wąskiej grupy osób. Więc jak zobaczę, że jest rzeczywiste obniżenie kosztów pracy, to zagłosuję za. Ale jeżeli tego nie będzie i znowu no, tak się brzydko będzie rolować społeczeństwo, no to nie będę ukrywać swojego żalu. Tylko, ogóle, pani, społeczeństwo chciałoby też usłyszeć coś konkretnego z ust liderów z 15, czy nawet no pozów z 15. No mówimy, że tylko, mamy tak tylko, tylko, ja, tylko ja mam jedną mhm. prośbę, żeby to były propozycje konkretne, a nie Dobrze, takie, że konkretne. od trzech lat to my słyszymy w wieku iście tylko z ust polityków z 15 dwie rzeczy. Tak. Referendum i Jowy i nic poza tym, a poza tym krytykanstwo. Ależ skąd, Jakie panie są redaktorze? propozycje panie 15 redaktorze, gdyby pan na redaktor, do Parlamentu Gdyby Europejskiego. pan redaktor słuchał, to ja najpierw powiem, bo pan Morawiecki nie mówił o Parlamencie Europejskim, to my mieliśmy konkretne rozwiązania. Mieliśmy konkretne rozwiązania, jeżeli chodzi na przykład o likwidację urzędów pracy i to jest kilka miliardów złotych, one są kompletnie nieefektywne. Podwyższenie kwoty wolnej od podatków albo opodatkowanie posłów, żeby posłowie nie byli taką grupą wybraną, bo w tym momencie mamy nieopodatkowaną Dietę. Natomiast przechodząc już do, do Parlamentu Europejskiego, to trzeba po prostu dążyć do zreformowania Unii Europejskiej i my szukamy nie mówimy, że ani zlikwidujemy Unię Europejską jak niektórzy, bo to jest śmieszne, jak ktoś wysuwa taki postulat, bo to jest naprawdę są różne grupy interesów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie i na świecie. I, i tego tak by się po prostu nie dało zrobić. Natomiast trzeba szukać sojuszników i tych sojuszników mamy. Nadzieję, że będzie coraz więcej w Parlamencie Europejskim, ponieważ zmieniają się tendencje i to było widać przez te kilka lat w wyborach różnych grup. Między wyborach innymi są już Pawła w Włoszech. Kukiza z ruchem pięciu gwiazd. Tak, ale nie tylko, bo, bo i z Chorwatami, i rozmawialiśmy z Grekami, ze Słowacją, z Finami. I coraz większe znaczenie mają właśnie ugrupowania antysystemowe, jak chociażby we Włoszech. I to pokazują kolejne wybory krajowe w w różnych państwach Unii Europejskiej i na pewno się zmieni bardzo dokładnie Parlament Europejski. Tylko Zobaczymy, pytanie, jakie o ile, będą czy to frakcje. będzie jedna trzecia, jak się spekuluje, czy być może więcej? Ja myślę, że, że może więcej, ponieważ to są często ugrupowania, które są niedoszacowane. Pan prezydent dziś podpisał ustawę o jawności zarobków w Narodowym Banku Polski. Bardzo dobrze zobaczymy, jak podejdzie do tego prezes Klepiński, bo on miał wiele wątpliwości wobec tych działań. Pani poseł, Ad, czy tak już, przepraszam, proszę powiedzieć na chłopski rozum, ale niech będzie na mój na mały rozum. rozum. Niech <gry> będzie na mój mały rozum. Czy to ma sens? Jawność zarobków, tak. Szczególnie czy... w takiej instytucji jak NBEP na przykład. Ja nie mam szczerze mówiąc zbyt dużej wiedzy na temat, jakie niosłoby to za sobą zagrożenia. I chciałabym się, nie chciałabym się tak wystawiać, że mówię tak, dobrze, nie wszyscy wiedzą ile kto zarabia, bo mam świadomość tego, że wysokość zarobków w takich instytucjach to czasem też są bardzo wrażliwe informacje i chociażby kwestia bezpieczeństwa takich instytucji jest ważna. To również wpływa później na, na, na stabilność waluty. W Polsce. Natomiast no, jest niezdrowa sytuacja w Narodowym Banku Polskim, jeżeli są dwie panie, które nie mają chyba jakichś spektakularnych zadań ani, ani kompetencji, a nie chce się ujawnić, czy, czy rzeczywiście zarabiał po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bo to troszeczkę przypomina taką sytuację takiego tworzenia Bizancją i taka podobna sytuacja była w, spół... w innych spółkach. A tak, słyszała Pani Państwa, o tej brunetce w azotach, tam zatrudnionej? W który, yy, przepraszam, O tej nie brunetce zatrudnionej tam w NBP, czyli ta trzecia. Ona zarabia jeszcze więcej. O trzeciej nie słyszałam. I tak się właśnie I... rodzi plotka. tylko w Nie, nie, proszę państwa, to był nietrafiony przykład. Panie... 16.30 panie na zegarze. Była konferencja prasowa, zdaje się wiceszefowa kadru mówiła, że te panie nie zarabiają tyle, ile donosiły media, ale widać, na nic się ale to zdało. Ale dokładnie nie chcą też, też się przyznać, ile panie zarabiają. To, to jest troszeczkę tak, że nie, te panie nie zarabiają 65 tysięcy, równie dobrze mogą zarabiać 35 tysięcy 500 zł. A jeżeli zarabiają tylko prawda. 30 tysięcy to za chwileczkę i tak, i tak będziemy śmiało Tylko. mogli powiedzieć, że 30 tysięcy to, to i tak, no. i tak za dużo akurat dla tych pań No, to jest bardzo dużo. Elżbieta Zielińska kuki 15, bardzo dziękuję. dziękuję, czas na serwis bardzo. informacyjny.